cała negatywna energia zostanie przetransformowana. Niech wszystkie złe intencje, wszystko, co nam nie służy, wszystko, co przeciwko nam nie wspiera naszego rozwoju, zostanie przetransformowane w pozytywną, twórczą, sprzyjającą i pełną miłości energię. Amen. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Z tej strony Dora. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, witam Cię serdecznie, zasubskrybuj koniecznie. Jeśli powracasz, witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że masz się przecudownie. Dziękuję kochani za każdy like, komentarz, subskrypcję, udostępnienie oraz za Wasze super podziękowania. Więc dzisiejsze przesłanie będzie dla kolektywu. Zobaczymy kochani, co tutaj na ten moment się wydarza, o czym powinniśmy wiedzieć, co jest najistotniejsze dla nas, nad czym się należy pokłonić, o czym to może mówić. Dajcie znać kochani, z kim dzisiaj się tutaj łączę. Skąd mnie oglądacie, stali widzowie czy nowi, jak Wam dzisiaj minął dzień, kochani. Więc drogie anioły, przewodnicy duchowie, przodkowie i najwyższe istoty miłości i światła, proszę pomóżcie mi dziś w tym przekazie. Jakie najważniejsze wskazówki, porady, przekazy i informacje macie dziś dla naszego kolektywu? A o czym powinniśmy dziś wiedzieć? Oczyszczanko, kochani. Także odpuszczanie starego, tak jakby odzyskiwanie równowagi i energii do tego, aby tchnąć to w coś nowego. Czyli zakończamy stare, rozpoczynamy nowe, oczyszczamy energię, restartujemy coś, kochani. Tak? Dzisiaj prześladuje mnie liczba 55, 155. Może weźmy na dzień dobry ogólnie. Od razu sprawdźmy sobie to, co dla kogoś z Was będzie to ważne. Także wybierz miłość. Kiedy pojawia się wątpliwość, podążaj za głosem serca. Twoi przewodnicy chcą wysyłać Ci miłość, ponieważ jesteś jej wart. Otwórz się na odbieranie miłości własnej, romantycznej i rodzinnej poprzez oczyszczenie czakry serca. Umieść różowy kwarc na swoim sercu i poproś anioły, aby usunęły wszelkie blokady, które możesz mieć. Także dla niektórych z Was praca z czakrą serca, oczyszczenie być może czakry serca albo jakiś zaległy żal, słyszę? Zaległy ból, jakieś rany być może? Coś oczyszczacie? Zostajesz nagrodzony. Praca, którą wykonałeś, jest nagradzana na wielu poziomach. Twoje intencje są przyjmowane przez anioły i realizowane dla Ciebie. Wyróżnienia, które obecnie otrzymujesz, wskazują, że wkrótce nadejdzie ich więcej. Także podziękuj swoim aniołom, robiąc dziś coś, co pomoże innej osobie. Bosko. Zobaczmy sobie też 55. Zmiana, także sprawy będą wyglądać inaczej. Kiedy prosisz o to, czego chcesz, Twoi aniołowie dają Ci to. Ten czas nadchodzi. Aniołowie mówią Ci, że Twoje prośby są traktowane poważnie. Także oddaj się medytacji z rękami na czakrze korzenia, czyli podstawie kręgosłupa i powtarzaj mantrę. Jestem gotowy na to, co będzie dalej. Jestem gotowy na to, co będzie dalej. Jestem gotowa na to, co będzie dalej. Także jest to dla Was pewnego rodzaju przygotowanie. Być może są tu jakieś nowe pasje, nowe hobby, być może coś robicie i przy tym rozwijacie swoje umiejętności, uczycie się czegoś nowego. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że współpracujecie z kimś. Ktoś może tutaj... Nagle poczułam taki ból z prawej strony pleców. Ktoś może mieć tutaj coś, nie wiem, coś być może z czyimiś plecami jest. Może ktoś... kochani, co tu się dzieje, co tu ucieka? Prawa strona, tak jakby powiedziała, na wysokości serca, ale pod łopatką bardziej. Być może ktoś coś tu ma, komuś coś dolega. Nagle tak w jednej chwili poczułam taki miejscowy, nie wiem, jakby ból. Także używacie swojego głosu do wyrażenia czegoś, do tego, aby poszerzać świadomość, uwalniać coś, być może coś, co jest w pewien sposób niezbyt welcome, widziane, niezbyt mile widziane w niektórych miejscach lub strefach. Być może ktoś coś wyraża, co raczej nie jest wyrażane. Temat tabu, tak jakby ktoś poruszał jakiś temat tabu. Jakby ktoś rozbrajał pewne rzeczy, zanim wydarzy się coś niebezpiecznego być może?
Tak jakby rozumiecie, że trzeba wziąć odpowiedzialność za jakieś drobne rzeczy, zamiast czekać z czymś, żeby to nie przyniosło jakichś problemów. Czyli zajmujecie się czymś, co naprawdę jest ważne, czymś, co naprawdę jest w pewien sposób, no nie wiem, priorytetem albo podstawą, tak jakby wiecie, że trzeba coś zrobić, kochani. No i powróciła mi ta sama karta. Także może być to związane z Waszą karierą i w tej chwili reflektujecie się na tym, czy faktycznie robicie to, co jest zgodne z Wami, z Waszą duszą. Wasze priorytety, co naprawdę się liczy w Waszym życiu. Niektórzy z Was zaczynają, tak jakby zaczyna do Was docierać, co tak naprawdę się liczy w życiu, co tak naprawdę jest ważne. Dzisiaj też w sumie zamieściłam post taki odnoszący się do tego, tak? Tak jakby często mamy pewne rzeczy, ale w ogóle ich nie doceniamy. Wydaje nam się, że jest to normą, po prostu mamy to, tak? Kiedy to tracimy, dopiero wtedy zaczynamy zauważać, ile to dla nas znaczyło. Ważne, aby utrzymywać swoją wizję wielką i nie tracić swojego celu z oczu. Nie tracić wiary i nadziei w spełnienie swoich marzeń. Jesteście w stanie coś zrobić, ale jest tu pewne zwątpienie w coś. A niektórych z Was jest tu pewien smutek, coś, co jest związane z energią matki albo z jakąś kobiecą energią. Otwórz swoje serce na miłość i wpuść miłość. Jest tutaj tak, jakby widzę dziura w sercu i jakby nic nie może tej dziury wypełnić. Pozostaje pewien smutek. A ktoś tak jakby schodzi do głębszych... Nie wiem, kochani, czy pracujecie z emocjami, bo to mi się pokazuje jako woda. Także emocje z reguły mówią nam o wodzie. Woda mówi nam, Boże, o emocjach. Także niektórzy z Was schodzą właśnie w głębiny tych swoich emocji, skąd się biorą pewne rzeczy. Być może przelało się już wiele tych łez, wiele emocji i w tej chwili dopiero zaczynacie z odwagą się pokłaniać nad pewnymi ważnymi dla Was rzeczami. Być może macie poczucie, że utknęliście w jakiejś pozycji lub w jakimś miejscu i potrzebujecie zregenerować swoje siły, zanim ruszycie z miejsca. Być może coś się wydarzyło w Waszym życiu i potrzebujecie regeneracji, ale nie dajecie sobie na to pozwolenia. Uważacie to jako stracony czas albo że Wam się czegoś nie chce. Źle siebie traktujecie za to. Tak jakby ktoś sobie wmawiał, że być może jest leniwy, zamiast dać sobie przestrzeń na to, żeby się uzdrowić. Być może ktoś przeżył wiele trudnych rzeczy, wiele traum, wiele smutku. Czyjaś wizja się oczyszcza, ale to się dzieje za sprawą pracy z emocjami. Czyli tak jakby to jest odpowiedni czas dla kogoś, aby przepracować pewne rzeczy. Jest to dla kogoś potwierdzenie. Ktoś dostaje pewne ważne wskazówki od wszechświata, aby się uzdrowić, aby powrócić do źródła, do swojej mocy. Czas na transformację. Oczyszczenie czakry gardła. Tak jakby trzeba było coś wyrazić, powiedzieć o czymś. To jest misja Twojej duszy. Należy wyrazić coś i zaufać swojemu wnętrzu, swojej duszy. Ufaj również swoim przewodnikom duchowym, bo jesteście tutaj prowadzeni w jakieś miejsce, ale nie do końca ufacie w to, nie do końca wierzycie w odpowiedni czas, tak jakby jest tu potrzeba, aby odpuścić przeszłość, aby przebaczyć, aby zmięknąć, aby móc ruszyć z miejsca. Dlatego, że tak jakby sami siebie blokujecie, sami tworzycie pewną ścianę dla siebie. I to jest ściana, która jest tworzona z emocji, z uczuć, które zblokowaliście, zmroziliście je. Coś, czegoś było dla Was zbyt wiele, coś było dla Was zbyt bolesne. I pokazała mi się tutaj, kochani, jak bajka Elza. I ona właśnie, tak jakby właśnie te emocje, nie mogła sobie poradzić z pewnymi trudnymi emocjami, z pewnymi trudnymi rzeczami. To również tyczyło się miłości, tak? Panowanie nad swoją mocą, kiedy należy zmięknąć. Kiedy coś staje się niebezpieczne, tak jak ktoś rozumie, że już czas pewne rzeczy przerobić, przetransformować. Zmiękczyć serce, aby kochać, odpuścić coś, aby otworzyć się na coś, co może być. Nie wracać do tego, co było, ale pozwolić sobie na przetransformowanie, na uzdrowienie tego. Podziękować sobie, mieć wdzięczność, tak? Ten właśnie post dzisiejszy, kochani, być może przeczytaliście. Dodawałam go w sumie i na YouTubie, i do naszej grupy wsparcia. Także polecam przeczytać. Post o wdzięczności. Mamy tutaj ponownie wdzięczność. Także miej wdzięczność za to, gdzie jesteś,
co aktualnie posiadasz, dokąd dotarłeś, czy dotarłaś, co przerobiłeś, co przerobiłaś, w jakich sytuacjach się znaleźliście i z jakich wybrnęliście. Czemu stawiliście czoła? Pozwól, aby zmyto z ciebie ten ciężar. Tak? To jest pierwsza karta, oczyszczanie. Czyli oczyszczanie z ciężaru odpowiedzialności, braku zrozumienia, smutku. Pozwól sobie to wszystko poczuć i z zaufaniem przyjmij, że było ci to dane, było ci to pisane, była to dla ciebie to ważna lekcja. Pozwól sobie płakać, pozwól sobie wszystko poczuć, pozwól sobie wszystko przerobić. Czasami to każdy z nas tego potrzebuje. Jeśli nie możesz się otworzyć na deszcz, kochani, na... widzicie? To jest to właśnie, wszystko na raz wychodzi. Jeśli nie możecie otworzyć na płacz, wyjdźcie na deszcz. Deszcz pomaga również uzdrawiać nas, pomaga, odmywa z nas ciężką energię, smutek. Dlatego tak często wzbraniamy się przed deszczem. Wielu z nas ma taki aż wstręt, obrzydzenie do deszczu i nie lubię deszczu, ale to dlatego, że deszcz tak jakby wzmaga w nas pewne emocje, które są do przepracowania. Jest w Was wiele miłości, wiele pięknej energii, ale trzeba pozwolić na przepływ tego wszystkiego. Pozwolić sobie otrzymywać od życia i nie blokować się, dlatego że niektórzy z Was doświadczyli pewnych bolesnych rzeczy i zamknęliście się na przyjmowanie. Wolicie nic nie dostawać, niż macie dostawać coś obrzydliwego, tak widzę, tak? Ale to, co otrzymywaliście w danym momencie, było zgodne z tym, kim wtedy byliście, kochani. Dziś już nie jesteście tą osobą, którą byliście w przeszłości. Trzeba zaakceptować też i docenić tą zmianę. Dlatego nie patrzeć na siebie jak na ofiarę, bo tak, oczywiście, w przeszłości byliście ofiarą w jakiej sytuacji, spotkała Was trudna sytuacja. Ale dziś nie jesteście tą osobą. Dziś poznaliście swoją moc. Wiecie, kim jesteście. Wiecie, co potraficie zrobić, do czego jesteście zdolni, jak wiele jesteście w stanie przetrwać, z czym się zmierzyć, z czego wyjść i tak dalej, i tak dalej. Ta lista jest niekończąca się. Nie jesteście dzisiaj tą osobą, która dała się tej sytuacji. Dziś wiecie inaczej, dzisiaj widzicie inaczej, dziś rozumiecie więcej, dzisiaj wiecie, czego jesteście warci, na co Was stać, co możecie zrobić czy osiągnąć. I już czas otworzyć się na to, co możecie osiągnąć względem tego, kim dziś jesteście. Pamiętaj o tym, że przyciągasz do siebie swoje podobieństwo, czyli to, kim jesteś. To, kim w tej chwili jesteś, tak? Jeżeli jesteś miłością. Ja tutaj widzę ogromną empatię, wielką miłość. Tak jakby pozwól sobie otworzyć się na miłość, na to, że na zewnątrz ciebie również jest energia, która jest w stanie uzupełnić twój kielich. Niektórzy z Was boją się, dlatego że Wasz kielich, tak? Właśnie, ten piękny kielich... I zobaczcie, mamy zaraz za tym wodospad. Ten piękny kielich, dokładnie dowiedziałam, z którego się kiedyś przelewało. Wszyscy po prostu nadużyli tego, dlatego jest w Was strach i blokujecie coś, tak jakby nie chcecie, aby ktokolwiek dotykał Waszego kielicha. I niezależnie od tego, czy ktoś chce Wam coś nalać do tego kielicha, czy wziąć coś z tego kielicha, mówicie wszystkim nie. I to jest taka blokada dla mnie. Tak to wygląda. Niezależnie od tego, jest tutaj pewna taka blokada, zblokowanie, strach, wycofanie, lęk. I poprzez ten lęk jest projekcja pewnych rzeczy. Dlatego trzeba odnaleźć w tej sytuacji własną siłę, że Ty masz kontrolę nad swoimi emocjami, nad konkretnymi sytuacjami, nad tym, ile dajesz temu swojej mocy, tak? Jest to dla kogoś ważna lekcja, kochani. Nie jest to lekka lekcja, ale uczy Was ona, jak żyć w tym życiu, kochani. Jak płynąć tą falą, jak akceptować rzeczy, które przychodzą, odchodzą, zmieniają się dla Was, akceptować zmianę. To, że Wasze życie w nieskończoność się cały czas zmienia i nic nie jest stałe i takie same. Coś może trwać przez ileś tam lat, ale z czasem nauczymy się, że rzeczy nie mogą trwać wiecznie, że jesteśmy tutaj po to, żeby zmieniać się, żeby wzrastać, żeby cały czas doświadczać nowych rzeczy. Także otwórz się na te zmiany, zaakceptuj te zmiany i doceni je też, tak? Zobacz, jak wiele pięknych rzeczy doświadczyłeś, czy doświadczyłaś w tym czasie. Oczywiście nie były to same cudowne rzeczy, ale było wiele też cudownych rzeczy, które miałaś, czy miałeś okazję doświadczyć. Tak jakby, nie wiem, więcej zrozumienia i akceptacji, dlaczego to było tak ważne w moim życiu. Otwórz się na zmianę i pozwól sobie płynąć z życiem. Dobra, zobaczmy dalej. Ktoś z Was ma tutaj coś ważnego do wyrażenia. Ktoś z Was nie może czegoś powiedzieć, czegoś nie może wyrazić. Czaka gardła, od razu czuję blok
bloki, tak jakby to jest. I to przychodzi nagle, tak jakby pewne rzeczy, które trzeba wyrazić, które trzeba powiedzieć. Zobaczmy, czego to może dotyczyć jeszcze. Niespodziewany przypływ gotówki. Relacje to najważniejsza inwestycja w naszym życiu, także inwestuj mądrze. A dla niektórych z Was może się pojawić tutaj jakaś niespodziewana informacja o jakichś finansach. Być może będziecie, przeewoluujecie pewne rzeczy, co tak naprawdę dla Was jest ważne. Jakby widzicie pewne rzeczy wyraźniej. Maj. Baran. Bardzo możliwe, że macie tutaj jakąś sytuację, która jest z kimś. Baran i koziorożec. Sytuacja między baranem a koziorożcem w maju. Coś, co się wydarzyło w maju być może. Każda przeszkoda to szansa na naukę. Nie musisz być idealny, aby być wyjątkowym. Niektórzy z Was uczą się tutaj coś ważnego. O co tu chodzi z tym majem? Prawdziwe szczęście to cieszyć się tym, co się ma, zamiast martwić się tym, czego się nie ma. Zobaczcie, kochani, jak powracamy cały czas do tej energii. Wdzięczności, tak? Za to, co mamy. Jakby ktoś może mieć wszystko, ale może nie czerpać z tego radości, dlatego że nie poświęca temu uwagi, kiedy to ma. Kiedy to straci, to wtedy zaczyna dopiero doceniać, co stracił. Najważniejsze jest to, co robisz, a nie to, co mówisz, że zrobisz. Wiele ludzi obiecuje tylko, w kółko obiecuje, że zrobimy to, zrobimy tamto, idziemy tam, zrobimy tam takie rzeczy i tak dalej. Często, kochani, relacje się przez to rozsypują. Kiedy jeden z partnerów, czy partner, czy to partnerka ma dosyć właśnie oczekiwania na te obiecywanki, tak? Jak to się mówi, obiecanki, cacanki, a głupiemu radość. I ktoś tak przez długi czas czekał i czekał i czekał i czekał na odpowiedni moment i widzi, że pewne rzeczy już powoli tak jakby zaczynają tracić pewien sens. Kontrola, manipulacja, agresja. Bardzo możliwe, że już w maju coś się miało wydarzyć i nadal się nie wydarzyło. Bardzo możliwe, że ktoś próbuje manipulować kimś lub czymś, gdzieś być może w sytuacji baran, koziorożec, lub być może Wy macie jakąś sytuację z tymi znakami zodiaku, albo Wy macie te znaki zodiaku w swoim umiejscowieniu. Kiedy tracimy kontrolę, Bóg przejmuje stery. Także prawdopodobnie w jakiej sytuacji ktoś tutaj nie wiedział, jak ma sobie dalej radzić w jakiej sytuacji, nie wiem, kochani, i Bóg powiedział, dobra, ja to przejmuję, give it to me, baby, i zajął się tym w swój sposób. Żyj tak, abyś nie żałował lub nie żałowała niepodjętych prób i decyzji. Także w jakiej sytuacji jest tutaj nawołanie do Was, aby się nie powstrzymywać, aby nie czekać, nie hamować się, aby po prostu działać, przejąć w pewnym sensie kontrolę nad pewnymi rzeczami, które możecie zrobić w tym czasie. Nie możecie mieć kontroli nad wszystkim, ale możecie robić pewne rzeczy, które Was przybliżą do czegoś. Krok po kroku wypełniać je. Być może jest coś do zrobienia i odkładacie to na tylny plan. A Wszechświat mówi, nie, najpierw zajmiesz się tym, bo kiedy się tym zajmiesz, to wtedy wszystko pójdzie już z górki. A Wy odkładacie pewne rzeczy, bo czekacie, aż Wam Wszechświat pokaże dokładnie co, gdzie i jak. Czekacie, aż Wszechświat Was wypchnie. Tutaj od Was się wymaga jakiejś akcji prawdopodobnie. Sytuacja może dotyczyć kogoś spod chińskiego znaku zodiaku konia. Twoi hejterzy walczą ze sobą nawzajem. Być może jest tutaj jakaś interwencja policji, ktoś nie może zaakceptować jakichś zmian, być może ktoś wykonuje jakąś magię, Archanioł Gabriel niszczy całą magię cmentarną, którą ktoś wysyłał do Ciebie, jakiś fałszywy przyjaciel, kłamstwa, iluzja, w sądzie fałszywe dowody i oszustwa. Także ta sytuacja może dotyczyć jakiejś sprawy sądowej lub nie wiem, czegoś, co jest związane z prawem lub z sądem. Co jeszcze odnośnie tego? Cóż to za kłamstwa i iluzje? Ktoś Cię nienawidzi, dlatego że czuje się Ciebie niegodny. Bardzo możliwe, że nie wiem, w jakiś sposób zakończyliście być może relację z tą osobą, albo daliście tej osobie do zrozumienia, że nie wiem, nie nadajecie na tych samych falach, albo coś w tym stylu. Jest to osoba narcystyczna, przemawia przez tą osobę silne ego. Co jest traumą i ta osoba nie radzi sobie ze swoimi traumami. Ta osoba postanowiła niszczyć ludzi, którzy sprawiają, że ktoś się czuje niekomfortowo, zamiast radzić sobie ze swoimi traumami, niepewnościami, pracować nad sobą i się uleczać. Ktoś szuka winy w innych, zamiast szukać rozwiązania w sobie. Ktoś, kto zajmuje się czymś, czym Ty się zajmujesz, jest z Tobą w potajemnej konkurencji. I ta osoba przegrywa. Nie dość, że jest w potajemnej konkurencji, to jeszcze potajemnie przegrywa z Wami.
Dobra, co jeszcze? Także prawdziwa siła polega na kontrolowaniu siebie, a nie innych. No dokładnie tak, kochani. Ta osoba tego nie rozumie. Ta osoba próbuje właśnie kontrolować lub manipulować innymi osobami. Nie chce siebie zmienić, tak? To nie ja tu jestem problemem, to wszyscy dookoła są problemem. Tak osoba ta patrzy na świat. Narcyz. Czerwone chorągiewki, manipulacja, ego i rywalizacja. Także jeśli chcesz coś zrobić, znajdziesz na to sposób. Jeśli nie, to znajdziesz wymówkę. Ta osoba miała coś zrobić. Być może właśnie jest to związane z tymi kłamstwami, iluzjami w sądzie, jakimiś fałszywymi dowodami lub oszustwami. Bardzo możliwe, że ta osoba miała coś wam przekazać, albo miała coś tutaj zrobić, ale ta osoba szuka wymówek. Mówi, że czegoś nie była w stanie zrobić, nie mogła czegoś zrobić, bo coś tam. Ale nie wiem, być może sąd tego nie zaakceptuje jako wymówki tej osoby, dlatego że nie jest to w żaden sposób prawnie potwierdzone. Być może ktoś miał komuś coś przekazać, ale czegoś nie przekazał. Religia wymaga od ciebie uczenia się na doświadczeniach innych. Duchowość namawia cię do poszukiwania w sobie. Ta osoba może być wrogiem tego, w co wierzycie. Ta osoba może być wrogo nastawiona do waszego poglądu życiowego, do tego, jak patrzycie na świat, do tego, że nie szukacie na zewnątrz swoich, nie wiem, jakichś autorytetów i osób, którym będziecie się kłaniać i za którymi będziecie szaleć, tylko zwracacie się do Boga i do własnego wnętrza. Ktoś nie może tego zaakceptować. Ktoś być może jest hejterem duchowości. Tak jakby ktoś hejtował rozwój duchowy albo samorozwój. Coś wymyka się komuś spod kontroli, ale ty nie masz z tym nic wspólnego. Bardzo możliwe, że ta osoba pomimo wszystko próbuje zrzucić na ciebie winę za coś, nad czym ta osoba tutaj traci kontrolę. Mam wrażenie, że ta osoba obwinia ciebie o wiele różnych rzeczy. Czarna magia, wudu, klątwa. Ta osoba się wścieka, bo coś nie działa. Fałszywe oszczerstwa, kłamstwa i plotki, tak? I to może być związane z prawem. Bycie sobą w świecie, który nieustannie próbuje uczynić cię kimś innym, jest największym osiągnięciem. Także być może ktoś spotyka się z ogromnym hejtem, z wielką jakąś, nie wiem, nienawiścią poprzez ludzi. Być może ludzie próbują odebrać komuś pewną możliwość, aby coś zrobić. Powszechniają jakieś kłamstwa, plotki, rzeczy, które nigdy nie miały miejsca, ale robią to tylko po to, aby zniekształcić czyjeś imię. Szacunek dla innych zaczyna się od szacunku dla samego siebie. Także ta osoba nie ma szacunku do siebie. Ta osoba nie szanuje siebie, dlatego nie jest w stanie szanować was, tak? To jest osoba, która nie ma zdrowych granic, która nie ma honoru. Bliźnięta. Także ta sytuacja może dotyczyć kogoś spod znaku zodiaku bliźniąt. Lub być może, nie wiem, wy macie gdzieś to w swoim umiejscowieniu. Siła nie pochodzi z fizycznej zdolności, ale z niezłomnej woli. Kochani, psychiczna manipulacja została przerwana, także ktoś już nie ma dłużej na was wpływu. Bardzo możliwe, że ktoś, nie wiem, czuje do ciebie miętę, że ktoś jest z tobą zauroczony. Sąd zarządził zwrot własności prawowitemu właścicielowi. Także to jest ta osoba, która prawdopodobnie gdzieś tutaj psychicznie próbowała wami manipulować, coś próbowała robić, coś zostało zakończone i przerwane. Twój sukces to jest najboleśniejsza karma tej osoby. Ta osoba, patrząc na twoją radość w życiu, odczuwa największą porażkę, dlatego że ta osoba rozumie, że dokonała złych decyzji, że nie doceniała czegoś, co miała w danym momencie i dlatego nie wiem. Nie było, nie wiem, kochani, o co tu chodzi, ale w każdym bądź razie ta osoba doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że zrobiła coś nie tak, że zrobiła coś wbrew wam, że z czymś przegięła, patrząc na wasze szczęście. Ktoś chce uniknąć odpowiedzialności swoich akcji. Ta osoba może mieć myśli samobójcze i ucieka od rzeczywistości. Tak, dlatego że ktoś coś robił w przeszłości, ktoś chciał zakończyć, przerwać waszą radość, wasze szczęście. Być może ktoś teraz udaje jakieś zmyślone problemy zdrowotne, żeby się z czymś nie zmierzyć, albo aby, nie wiem, aby ludzie się nad kimś litowali, ktoś kłamie coś, aby się ktoś nad kimś zlitował, ktoś udaje pewne rzeczy, aby ktoś się nad kimś zlitował.
ktoś już nie ma innych sposobów na to, aby to zrobić, więc wykorzystuje słabość innych, tak? Empatię innych. Twoi przewodnicy duchowi są z Ciebie dumni. Rób to, co możesz, tym, co posiadasz i tam, gdzie jesteś, także Twoi przewodnicy duchowi widzą, że radzisz sobie świetnie w tej sytuacji, niezależnie od tego, czy jest lekko, czy też nie. Dobry lider inspiruje zamiast narzucać. Pięknie. Także nie pozwól, aby strach decydował o Twojej przyszłości. Przestań patrzeć w przeszłość. Koncentruj się na tym, jak daleko zaszłeś, czy zaszłaś, czym sobie poradziłeś, czy poradziłaś. Ktoś chciał się Ciebie pozbyć dla pieniędzy albo spadku, czy też ubezpieczenia. Także jakaś osoba miała tutaj ukryte zamiary. Ktoś chciał się pozbyć Ciebie dla własnych korzyści. Duża różnica wieku dzieli Cię z tą osobą, także ta osoba może być od Ciebie dużo starsza albo dużo młodsza. Czasami nie masz do wyboru niczego poza tym, jak potraktujesz to, co Ci się przydarza w aktualnej sytuacji. Także tutaj sobie prawdopodobnie świetnie poradziliście z jakąś sytuacją. Ktoś nie może zrozumieć i zaakceptować Twoich talentów i darów Bożych, celu, misji Twojej duszy. Ktoś Ci zazdrości i rywalizuje z Tobą na wielu płaszczyznach życia. Nigdy nie pozwól na to, żeby rodzina, z której się wywodzisz, zniszczyła rodzinę, którą Ty budujesz. Pamiętaj o tym. To jest bardzo ważne zdanie, tak? Rozbrajanie pewnych schematów. Dobrze, kochani, zobaczmy sobie dalej, co jeszcze nam się tu pojawi. Co jeszcze ważnego dla naszego kolektywu? Zobaczmy, kochani, tutaj. Także ktoś tutaj ma pewną strategię, ktoś chce coś zrobić, ktoś obmyśla jakiś plan, powrót do przeszłości, słyszę powrót do przeszłości, melancholia, maski. Także ktoś być może będzie tutaj chciał coś udawać, jest tu jakaś sytuacja, która jest związana z domem, z inwestycją, jakimiś być może finansami. Ktoś przygotowuje się do tego, aby coś zrobić, tylko czeka ta osoba, czeka na odpowiedni moment, aby coś zrobić. Być może ta osoba doświadcza jakichś problemów zdrowotnych, ktoś być może miał jakieś uzależnienia, nałogi i ta osoba przez te uzależnienia lub nałogi może mieć jakieś problemy zdrowotne. Ale ktoś czeka na odpowiedni moment, bardzo możliwe, że ktoś pracuje teraz nad pewnymi rzeczami. Dla niektórych może to mówić też o tym, że ktoś wziął się za siebie, że ktoś w tej chwili walczy o swoje zdrowie, być może ktoś się przygotowuje do ciąży, ktoś może być w ciąży nawet. Tak, ale tutaj widzę, że jest tak jakby poczucie, jakby ktoś został z czegoś okradziony, z jakiejś przynależności i ktoś się zwrócił do Boga, albo ktoś tak jakby nie mógł znaleźć rozwiązania na coś, być może ktoś patrzy na to, jak ktoś inny sobie układa szczęście z kimś innym i kogoś w tym wszystkim złapała jakaś ogromna samotność, choroba, smutek, żal. Tak jakby ktoś poczuł się okradziony z wszystkiego, jakby ktoś stracił wiele i pozostał z czymś sam, jakby czyjeś marzenia straciły sens. Tak, rozbita rodzina. Rozbita rodzina, tak jakby ktoś potrzebował wsparcia i ktoś ma wdzięczność za najdrobniejszą pomoc, za najdrobniejszy wkład czyjś, za najdrobniejsze wsparcie. Bardzo możliwe, że ktoś doświadczył jakichś dziwnych zdarzeń w życiu. Być może ktoś próbował Was przekląć, kochani. Mam klątwę. Nie będę tego na razie brała, zobaczymy, jeśli nam to jeszcze wypadnie. Ale ktoś się tym zajmuje. Bardzo możliwe, że ktoś chciał, abyście doznali jakiejś straty, tak jakby ktoś robił pewne rzeczy, ktoś eksperymentował być może z magią. Może to mówić o tym, no kochani, zdecydowanie. Ktoś coś robił. Ktoś podarował Wam jakiś podarunek. Nie wiem, co to było, ale był to jakiś podarunek. Ta osoba wykonywała jakieś rytuały, jakaś ceremonia, coś odnośnie magii. Ta osoba miała konkretne plany odnośnie czegoś. Być może coś Ci podarowała i przez to pojawiły się jakieś problemy.
uzależnienie od czegoś albo jakieś problemy zdrowotne, ktoś chciał zaburzyć wasz sen, waszą równowagę, wasze relacje być może, waszą stabilność finansową, fizyczną, mentalną. Zobaczcie, kochani, oszczędności, rodzina. Jakby ktoś chciał się dobrać do wszystkiego, co w życiu macie, jakby ktoś chciał wam odebrać coś, co w życiu macie, wtedy, jeśli wy pozostawalibyście w najgorszym stresie, ta osoba wtedy dopiero byłaby zadowolona z tego. Ale dlaczego? Ktoś ma jakiegoś demona, ktoś ma jakieś podczepy, kochani. Tak to dla mnie wygląda. Ktoś ma tak jakby pewne podczepy demoniczne, może to być jakaś zazdrość, hejt, nienawiść. To może być też związane z traumami, z czym sobie ktoś nie radzi i po prostu wybrał sobie was na cel. W was widzi pewną, nie wiem, konkurencję, czy rywalizację, czy coś w tym stylu. I ta osoba, kiedy widzi, że wy sobie z czymś nie radzicie, wtedy ta osoba ma poczucie, że dobra, to w końcu daje sobie radę, nadganiam coś, tak? Czy tak jakby kiedy ta osoba widzi, że wy jesteście w gorszej sytuacji, wtedy czuje się ta osoba lepiej, czuje, że coś osiąga w życiu. Ta osoba prawdopodobnie chciała coś zniszczyć, chciała coś zaprzepaścić w waszym życiu, być może nawet coś wam odebrała, ale wy nie zwróciliście się być może ponownie o pomoc, tylko zwróciliście się do Boga, aby nie prosić się o jakąś pomoc, o coś. Zwróciliście się do Boga. Zobaczcie, kochani, ponownie ta klątwa mi wypadła. Ktoś w jakiś sposób, nie wiem, zniszczył wasze zaufanie, waszą wiarę w coś. Śmierć. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że ktoś robił magię śmierci, aby się kogoś pozbyć, aby coś zrobić. Ktoś mógł robić magię śmierci, abyście mieli ogrom stresu. Ktoś chciał dla was jakichś problemów, dla jakichś finansów, kochani. Czyli ta osoba robiła to, robiła te jakieś klątwy, czy jakieś czary mare, czy coś w tym stylu, robiła to po to, aby dla jakichś finansów. Być może macie coś i ta osoba myśli, że jeśli wam się coś stanie, to ta osoba to przejmie lub do tej osoby będzie to należeć, albo w jakiś sposób ta osoba będzie miała do tego dostęp czy coś. Nie wiem, kochani. Ktoś marzy o czymś, ktoś ma pewne plany i sobie myśli, co zrobiłby z tym, co macie, albo z czymś, co do was należy. Może nie macie komu zostawić tego w spadku, albo może ktoś myśli, że będzie w jakiś sposób miał od tego pewne udziały albo coś. Nie wiem, kochani. Ktoś z przeszłości, ktoś, z kim macie wspomnienia, jakieś wspólne zdjęcia z przeszłości. Ktoś, z kim w przeszłości spotykaliście się, bawiliście się dobrze, być może mieliście w przeszłości nawet wspólne cele i marzenia. Ale dla niektórych z was zmieniły się tutaj pewne cele i marzenia, być może ktoś zmienił profesję i ktoś nie chce z kimś brać... Nie wiem, ktoś nie chce z kimś współpracować, ktoś nie chce w czymś brać udziału, ktoś nie chce w coś się angażować, tak jakby ktoś się nie dał, nie chciał udawać, przekupić komuś. Ktoś chce być może komuś zapłacić, aby ktoś coś zrobił, ale ktoś nie chce przyjąć jakiejś łapówki albo czegoś, tylko że ta osoba ma pewien cel i chce to osiągnąć za wszelką cenę. Za wszelką cenę. Może dotyczyć jakichś, nie wiem, rzeczy materialnych być może. Ktoś ma pewien plan, co z czymś zrobi, kiedy coś osiągnie. Klątwa, kochani. No, ktoś chce, żebyście pozostawali w takim... No, tak jak tu widzicie. Ktoś się obżera, obżarstwo. Być może... Macie ogromne ciągotki do jakichś fast foodów, do cukru, do nałogów jakichś, przyzwyczajeń, ciągotki do niezdrowych rzeczy, do rzeczy, które są niskowibracyjne, przetworzona żywność, wszystko to, co jest niezdrowe, kochani, to, co wiecie, że jest niezdrowe, bardzo możliwe, że macie do tego ciągotki. Ktoś robił być może na was jakieś czary mary, ale w momencie, kiedy sobie z czymś poradzicie, przełamiecie jakąś klątwę i to przestanie was męczyć. Ktoś potrzebuje oczyścić swój organizm i w momencie, kiedy oczyścicie ten organizm, puści was coś. Tyczy się to, nie wiem, kochani, jest tutaj coś. To może się tyczyć jakiegoś konkretnego oczyszczania, no, co tu chodzi? Ktoś nie chce słuchać tego, ale ktoś wie, że musi coś zrobić. Ktoś za wszelką cenę chce osiągnąć pewne cele. Ktoś nie chce zrobić czegoś, być może ktoś wie, że musi coś zrobić, ale nie słucha.
Ktoś jest zaślepiony naprawdę, pomimo tego, że jest w strasznym stresie, ktoś jest zaślepiony naprawdę i na to, co trzeba zrobić, ktoś woli nadal pozostawać w jakichś niezdrowych przyzwyczajeniach, w jakimś niezdrowych. Bardzo możliwe, że czyjeś zdrowie nie daje rady już z czymś, że ktoś przez długi czas coś robi. Tak, kochani, jest to za pomocą jakiejś klątwy lub czegoś, ale to w nas jest zawsze moc, aby odebrać temu energię, tak? Aby nie oddawać energii czemuś. To my musimy, to w tobie musi znaleźć ta siła, tak? No oczywiście, jeżeli będziemy do tego podchodzić, nie, zaczekam, aż coś samo przyjdzie, no to nie będzie to łatwe, tak? Ale kiedy znajdziesz w sobie tą moc, tą determinację, żeby stawić temu czoła, zrozum, że ty walczysz z jakimś demonem, to jest twój demon jakiś, który przejmuje nad tobą jakąś kontrolę, tak? Bo ty nie potrafisz czemuś odmówić na przykład, nie potrafisz, nie wiem, nie wypić czegoś, czy nie zjeść czegoś, czy nie wiem, czy nie zapalić, czy nie wziąć jakiejś tabletki, która ci pomoże jakoś tam się czuć, czy nie czuć, czy coś. Czy poplotkować, czy, no nie wiem, kochani, czy kupić coś, wydać pieniądze niepotrzebnie, czy, no nie wiem, to może być wszystko, tak? Każdy z nas wie, że rzeczy, które są bez umiaru, są już naszym sin, są pewnego rodzaju pokusą. Jest czymś, co jest niezdrowe. Także tutaj jest jakieś uwiązanie, przywiązanie do czegoś, co jest toksyczne. I nie wiem, dla mnie to wygląda tak, jakby wszechświat mówił, albo ty to zrobisz, albo ja to zrobię za ciebie. Także może przyjść jakieś kłopoty się mogą pojawić, związane albo ze zdrowiem, albo coś zewnętrzne, jakieś wpływy, które sprawią, że nie będziecie mieli możliwości czegoś robić dłużej, jeżeli nie zaprzestaniecie. Także jest tutaj tak jakby pewne ostrzeżenie, że coś trzeba zakończyć, bo jeśli nie, to zostanie odebrana wam możliwość robienia czegoś, ale to pociągnie za sobą również inne mało przyjemne rzeczy. Tak jakby ktoś odkłada i odkłada i odkłada coś i sam sobie okłamuje, że jeszcze można, ale ktoś wie, że już czas. Że jeżeli ktoś chce doświadczyć szczęśliwej, jak to się mówi, złotej jesieni, starości szczęśliwej, no to należy robić coś. Należy się trzymać jakichś wyznaczonych planów, celów, tak? Trzeba zrozumieć, że mam tutaj cel i muszę dbać o siebie, muszę dbać o swoje ciało. A niektórych z was jest to bardzo ważne. O co tu chodzi jeszcze z tą klątwą? Ktoś wpadł na pewien pomysł. Być może ktoś się kimś zainspirował, czymś zainspirował. Być może ktoś komuś podsunął pewną sugestię, aby coś zrobić, aby was być może uwięzić w jakiejś sytuacji, abyście pozostali sami. Tak jakby ktoś nie chce słuchać niczego, nikogo. Ktoś wie, że kończy się czas na coś. Być może wiele osób mówi, naświetla jakąś sytuację pewnej osobie, że już czas coś zaprzestać, że nie można czegoś kontynuować, że jest to niebezpieczne, że jest to niezdrowe, ale ktoś nie chce słuchać. Trzecia osoba w relacji, tak jakby ktoś, kto chce wejść i coś zaburzyć. I tu mi się znowu pokazuje, tak jakby brak wdzięczności. Ktoś, kto ma kogoś lub coś i tak jakby nie poświęca temu wystarczająco uwagi. Ktoś nie zwraca na to uwagi, że właśnie w taki sposób rozchodzą się drogi. Tak jakby każdy sobie rzepkę skrobie. Tak to wygląda. A później ktoś płacze, że jest jakaś strata, że ktoś coś stracił. Coś, czego nie doceniał. O co nie dbał? O co nie dbał, tak? Czy nie, czego nie doceniał? Ktoś, kto być może był bardziej pochłonięty innymi zewnętrznymi rzeczami. Takie mi się to ponownie pokazują właśnie jakieś takie niezdrowe podczepy, obsesja jakaś albo irytacja, jakieś poczucie, że nie wiem, że coś muszę zrobić, ogromny stres. Ktoś pozostaje pod wpływem czegoś, tak? Zobaczcie, kochani, tak jakby ktoś się boi przyszłości, ktoś się boi, co to będzie dalej. Dlatego, że ktoś usłyszał gdzieś jakąś prawdę, ktoś wie, być może komuś ktoś przepowiedział pewną prawdę i ktoś wie, że ktoś widzi, że pewne rzeczy się sprawdzają i że coś dobiega końca i ktoś się boi. Ktoś może mieć pewną fobię albo popadać w paranoję. Może też mówić o tym, że ktoś jest uzależniony być może od jakichś czytań albo że ktoś ogląda pewne rzeczy, które wpływają na kogoś niedobrze, kochani. I to było potwierdzenie, ten hałas w tle. To było dla kogoś potwierdzenie. Także być może ktoś słucha pewnych rzeczy, które są przytłaczające, przerażające i trzeba sobie zrobić tutaj przerwę małą, kochani, odpocząć psychicznie od pewnych rzeczy, dojść do siebie, bo być może ktoś za bardzo, tak jakby ktoś przestaje filtrować, ktoś bierze wszystko za swoją prawdę.
I ktoś się boi pewnych rzeczy. Ktoś się boi, tak jakby ktoś w pewnych momentach nie umie obrócić tej sytuacji i już nie rozumie, co jest czyje. Wtedy trzeba powrócić do Boga, kochani. Pamiętajcie, że zawsze, nawet jeśli przychodzicie tutaj i oglądacie to czytanie, pamiętajcie, aby powrócić do Boga i poprosić Go o potwierdzenie, o poparcie, o wskazówki, czy to faktycznie jest moje. Czy to, co ja tutaj, nie wiem, poczułem, czy wyłapałem, czy rzeczy, które są w tej chwili ze mną, czy o których myślę, czy o których czuję, czy to jest moje, czy to jest prawdziwe. Pamiętajcie o tym, że Bóg i wasi przewodnicy duchowi zawsze dadzą wam znać, czy to faktycznie jest dobre, czy nie. Tak, tylko trzeba słuchać tych znaków i tych potwierdzeń. Zawsze powróćcie do wewnątrz, aby poczuć, czy to jest faktycznie moje, czy to nie jest moje. Być może jest czegoś zbyt wiele, być może jest coś zbyt przytłaczające dla was. Dla niektórych z was też może to mówić o tym, że jest tutaj jakaś sytuacja zewnętrzna, ludzie, którzy was być może nie szanują, źle was traktują i już czas na jakąś zmianę. Zmianę otoczenia, więcej spokoju, czas na tworzenie jakichś nowych wspomnień, przyjemnych momentów. Postaraj się poświęcić więcej czasu na medytację, na odpoczynek, powrót do wnętrza. Tam, kochani, tworzymy właśnie tą aurę ochronną, tak? Także jeżeli czujecie, że coś ma na was duży wpływ, tak jak tutaj widzę, że ktoś za wszelką cenę, ktoś to robi cały czas, dlatego ważne, żeby się chronić, kochani, cały czas, żeby uważać, nie przyjmować jakichś niepewnych podarunków od ludzi, którzy uważacie, że nie życzą wam najlepiej. Uważać na to, co, jak angażujecie się w sytuacje z innymi ludźmi, bo nie każda osoba będzie wam przychylna. Niektóre osoby będą widziały w was światło i będą patrzyły, jak to światło wykorzystać. Nie będą słyszały waszej wizji, nie będą słyszały, nie będą widziały tego tak, jak wy to widzicie. Pewni ludzie po prostu pojawiają się w naszym życiu po to, żeby nam dać pewne rzeczy. Nie są w stanie wyciągnąć ręki do Boga i nie wierzą. Niektórzy ludzie nie wierzą nawet w kochani. Od tego zacznijmy. Niektórzy ludzie myślą, że sami są Bogiem w tym świecie. Do pewnego momentu, ale na każdego przychodzi ten moment. Na każdego przychodzi ten czas. Ten właśnie moment, samotny, tuż przed odejściem, kiedy człowiek się pokłania nad tym, tak, sprawiedliwość, tam się pokłania, czego się nauczyłem w tym życiu, tak? Czego się nauczyłem? I niektórzy, no niestety, na końcu ciężko płaczą i opłakują swoje wybory, swoje decyzje, swoje działania. Ludzie, którzy pozostają na końcu samotni, którzy otrzymują sprawiedliwość, którzy muszą przejrzeć się twarzą w twarz ze swoimi własnymi wyborami i decyzjami życiowymi. Tak jakby, no, dlatego, że nie dbali, dlatego, że nie zajmowali się tym, czemu w jakiś sposób się być może, nie wiem, chcieli poświęcić lub do czego się zobligowali, porzucili, bo się coś znudziło, bo ktoś znalazł coś lepszego, coś fajniejszego, jakąś fajniejszą zabawkę. I w tej chwili ta osoba być może podgląda i zagląda, co tam się dzieje, ta osoba chce wiedzieć, ale już nie ma dostępu prawdopodobnie. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze. Zastanówcie się już nad swoim pytankiem. Zobaczmy sobie w takim razie na ten moment, tę aktualną sytuację. Jak ty sobie z tym wszystkim radzisz? Zrelaksowana energia, staracie się zorganizować swoje myśli, staracie się tak jakby dojść do źródła. Sprawiedliwość, wy wiecie, że to już czas. Wy też to czujecie. Niektórzy z was czują to w kościach, kochani, że zbliża się czas sprawiedliwości. Dla niektórych z was między 19 a 30 października będzie się działo coś bardzo istotnego. Między 13 a 30? Bo wcześniej powiedziałam 19. Między 19 a 30. Ale może być, że między 13. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że zostaje tutaj rozwiązany jakiś kontrakt, umowa, zostaje zakończone coś, co było lub co powstało w przeszłości. Zakończenie jakiegoś kontraktu, kochani. Odzyskanie równowagi i witalności życiowej, tak jakbyście się odcinali od jakiejś złej energii, od negatywnej energii.
Świeca, być może ktoś tutaj robił jakieś rytuały ze świecą, odcięcia od czegoś. Coś zatacza cykl, także być może po następnej pełni, pełnia w październiku, być może zamyka jakiś cykl dla Was. Oczyszczanie, zobaczcie, kochani. Także powraca nam energia oczyszczenia, jest bardzo silna energia oczyszczenia, bardzo możliwe, że oczyszczacie się w tej chwili, oczyszczacie swoją energię, powracacie do równowagi po czymś. Komunikacja z Waszymi przewodnikami duchowymi, Waszą intuicją, także jest tutaj jakaś zmiana sposobu wyrażania się albo porozumiewania. Zobaczcie, dla niektórych z Was być może otrzymujecie jakieś wizje, jest to coś, co jest związane z przepowiednią. Być może pojawia się coś, co zostało przepowiedziane w przeszłości. Widzicie, że faktycznie pewne rzeczy się spełniają. Jest to związane ze sprawiedliwością. Zobaczcie, intuicja. Zrozumiecie, że podjęliście odpowiednie decyzje. Że podjęliście odpowiednie decyzje w przeszłości. Odnośnie dostatku, odnośnie, nie wiem, być może powiększenia rodziny, albo odnośnie swoich wierzeń lub czegoś, tak jakby tego, że wiedzieliście, jaka jest prawda, niezależnie od tego, co ludzie dookoła uważali na ten temat. Lili, ktoś może mieć na imię Lili. Dla niektórych może to mówić o tym, że zostaliście, że ktoś być może chciał Was oszukać lub okłamać, ale wysłuchaliście swojej intuicji, dlatego wiedzieliście o pewnych rzeczach. Jest to silnie związane z Waszymi emocjami, tak jakbyście słuchali swoich emocji, Waszego ciała. Niektórzy z Was być może odstawili coś negatywnego, to może być związane z używkami, tak jakbyście dotarła do Was pewna prawda i zrozumieliście, że trzeba o coś zadbać, o co być może wcześniej nie dbaliście. Energia uziemienia, wielka wiedza, którą być może posiadacie w tej chwili, coś, co Was chroni. Czyli tak jakby nauczyliście się lepiej chronić swojej energii, niektórzy z Was posiedli jakąś nową wiedzę, być może od sierpnia lub w sierpniu podczas pełni księżyca być może coś zrobiliście, co było związane z ochroną Waszej energii i od tej pory być może odkrywacie cały czas jakąś nową wiedzę w tym temacie, dowiadujecie się coraz więcej informacji, zasięgacie informacji z różnych źródeł. Jest to dla Was bardzo dobry wybór, który pomaga Wam odzyskać równowagę w życiu. Tak jak dzięki temu rozumiecie, jakie jest Wasze zadanie, to pomaga Wam też coś przetrwać, to pomaga Wam wyjść z jakiejś trudnej sytuacji. Praktykujesz magię, być może pomaga Ci to powrócić do Twojej energii. Dla niektórych z Was może to mówić o tym, że nie widzieliście, nie dawaliście sobie szans na powrót do życia, do radości. Być może czuliście wręcz, że bliżej Wam do śmierci niż do życia i w pewien sposób poddawaliście się z czymś, ale powraca Wam energia do życia. Jakby macie zrozumienie, że czasami, kiedy jestem bardzo zmęczona, czy bardzo zmęczony życiem, czy tym, co mnie otacza, muszę sobie dać czas na odpoczynek. Nie muszę od razu się wyłamywać i uciekać i pozostawiać projekty i nie wiem, tak jakby opuszczać wszystkiego. Czasami po prostu, kiedy jestem naprawdę zmęczony, czy naprawdę zmęczona, to już czas na odpoczynek. I tak jakby też zrozumienie na to, aby częściej dawać sobie ten odpoczynek, aby nie doprowadzać do momentu wyczerpania się, kiedy mamy dosyć życia i mamy dosyć wszystkiego. Aby były zdrowsze granice na to, na ile jestem w stanie znieść, co jest dla mnie zdrowe, a co nie. Kiedy, czy się wynagradzasz za swoje osiągnięcia, za swoją ciężką pracę? Tak? Trzeba tu pozbyć się wszelkich iluzji odnośnie tego, co mogę, czego nie mogę, blokady i tak jakby, bo ktoś nie dostrzega pewnych rzeczy. Trzeba już zaakceptować pewną zmianę, trzeba zaakceptować, że pewne rzeczy przeminęły i w tej chwili jestem nową wersją siebie. To może być silnie związane z witalnością. Być może ktoś się, nie wiem, gdzieś zasiedział, być może pewne rzeczy kogoś tutaj bardzo mocno dotknęły i czas powrócić do równowagi, do mocy. Ktoś stracił inspirację do życia i przez to ktoś się czuje, jakby odchodziła życiowa energia. Właśnie ta inspiracja, te marzenia, te nasze plany na przyszłość, to jest nasza życiowa energia. Im więcej tego jest, tym więcej my mamy energii do działania i tym więcej zdrowia w nas jest. Także tutaj tak jakby jest potrzeba odzyskania świadomości na ten temat, gdzie jestem, jakie mam możliwości, co mogę zrobić, co mogę wykorzystać, na czym się koncentruję, jak może się zmienić moje życie, dokąd to może prowadzić. Szczęście, koncentracja na szczęściu. Nów księżyca, kochani, tak, nów księżyca, już jutro nów księżyca mamy oraz mamy zaćmienie
słońca, także ponownie mamy piękny, mocny moment dla nas. Dla niektórych z Was może tutaj być silne nawołanie, aby w tym najbliższym tygodniu, tak, przynajmniej najbliższy tydzień, nie wykonywać jakichś, nie podejmować jakichś nowych działań, nowych akcji, nowych projektów, nie decydować. Możecie planować, bo nów księżyca jest do tego fantastyczny, żeby planować, ale aby podejmować akcje konkretne, zaczekajcie, kochani, już tak do tygodnia po tym nowiu, tak? Ta energia tutaj jest, tutaj w tej chwili trzeba się skupić na domykaniu pewnych rzeczy, na tym, aby przegadać, przebaczyć, podomykać. Jeśli macie jakieś, nie wiem, rozpoczęte prace gdzieś, to również podokańczać te prace. To będzie dobry sezon na to, aby zamykać pewne rzeczy, aby oczyszczać energię również, tak? Pomimo, że to jest nów księżyca, ta energia będzie bardzo sprzyjająca do tego, aby pozakańczać i porozwiązywać pewne rzeczy. Aby odpuścić to, co nam nie służy. Transformacja, kochani. Szczególnie teraz mamy pierwszy, kochani, miesiąc jedyneczki, nowa energia. Zaczynam w nowym roku numerologicznym, nowa energia, także dzieje się. Październik zawsze jest miesiącem wielkich zmian. Z reguły jest to miesiąc zbioru plonów. Także przygotujcie się na wielkie zmiany. Dla niektórych z Was naprawdę dostrzeżecie tutaj wielką transformację w sobie i uhonorujecie również swoją przeszłość. Dlatego, że dostrzeżecie, jak wiele Was to nauczyło, jak bardzo Was to zmieniło. Jak wiele ryzyka musieliście podjąć, żeby móc otrzymać pewne nagrody. Tak? I te nagrody to jest Wasza dobra karma, tak? Można powiedzieć dharma, mamy karmę i darmę. Dharma mówi się, że to jest ta dobra karma, ale dla wielu z Was widzę, że nie wiem, tutaj pojawią się być może jakieś dokumenty albo jakiś list otrzymacie i to będzie jakaś Wasza dobra karma za coś, co zrobiliście w przeszłości. Czerwona róża. Ważne, żeby z pewnością siebie poradzić sobie z tą sytuacją. Podczas nowiu księżyca mogą wyjść jakieś informacje na ten temat. Komunikacja ze śmiercią. Być może niektórzy z Was mogą dostać jakieś informacje od kogoś, kto jest po drugiej stronie. Być może czerwone róże są symboliczne w związku z kimś, kogo już tutaj nie ma. Bliska osoba, być może ktoś, kto jest Waszym przewodnikiem duchowym. Ta osoba być może chce Wam o czymś powiedzieć, coś przekazać Wam. Uhonorujecie swoją przeszłość, zastanawiając się właśnie nad czymś. W związku z tą sytuacją... pewnością siebie, otwórz się na nowe początki. Niektórzy z Was mogą otrzymać nowe dary poprzez oczyszczenie swojej energii. Wracacie do stabilności, do zdrowia i otrzymujecie jakieś nowe dary, kochani, dary duchowe. Dokładnie, połączenie z wnętrzem, zobaczcie, i kreowanie, i oczyszczenie energii, no. Także przez oczyszczenie energii, kochani, połączacie się bardziej ze swoją mocą. Kiedy łączymy się ze swoją mocą, wtedy dostrzegamy lepiej nasze talenty. Możemy je rozwijać, możemy z nimi pracować. Możemy kreować. Możemy ich używać do tego, aby pomagać innym. 53, 53. Ktoś może mieć 53 lata, 35 lat, 53 rok. Wszystko naraz, kochani, widzicie? Lecę czasami. Właśnie jak jest ten channeling, to lecę z wszystkim, lecę. I czasami jak jest dla Was za szybko, to jest tam taka fajna opcja, kochani, na YouTubie, że możecie sobie włączyć, żeby zwolnić. I wtedy ja będę mówiła tak śmiesznie trochę, będę przeciągać, ale być może dla niektórych z Was więcej do Was dotrze. Inni wiem, że nawet przyspieszają, słuchając, także bierzcie to dla siebie tak, jak to z Wami rezonuje. Także samokontrola, reaguj odpowiednio. Tkwi w Tobie moc przejęcia kontroli nad swoimi reakcjami w każdej sytuacji. Aniołowie wzywają Cię, abyś czuł się pewnie i wierzył w swoją zdolność do odpowiedniego reagowania na wyzwania, które stoją przed Tobą. Także powtórz dziś kilka razy mantrę. Mam kontrolę nad tym, jak reaguję. Mam kontrolę nad tym, jak reaguję. Mam kontrolę nad tym, jak reaguję. I numer 44, kochani, ten numer 44 podczas tego czytania też już widziałam chyba, nie wiem, 4 czy 5 razy. I numer 55, to są bardzo symboliczne numery, które widzę podczas tego czytania. Zobaczmy sobie jeszcze... 535, 535, już troszkę za daleko zaleciliśmy. Także nagroda za ryzyko. Próbuj ostrożnie nowych rzeczy. Możesz podejmować śmiałe działania, nie rezygnując z ostrożności. I aniołowie zachęcają Cię do próbowania nowych rzeczy, do poznawania nowych ludzi i do podejmowania ryzyka. Ale tylko wtedy, kiedy jest to w interesie Twojego najwyższego dobra. Także zapisz, jakich nowych rzeczy chciałbyś spróbować,
i w jaki sposób przyczynią się one do osiągnięcia życia, o którym marzysz. Być może jest to związane z wyrażaniem siebie, być może trzeba tutaj pewne rzeczy, nie wiem, dla niektórych z Was słyszę coś, być może opublikować, albo coś zrobić, upublicznić, albo otworzyć się na to, aby zacząć coś wyrażać. Nie ograniczać się, wyjść do świata, pokazać się, być tą właśnie świecą, tym płomieniem, w tym ciemniu, ukochani, tych wszystkich złych istot wokół nas. Musimy świecić jasno i wyraźnie, nie ukrywać tego naszego światła. Wiele będzie chciało ukryć to nasze światło. Wiele ryzyka się z tym wiąże. Tak, doskonale sobie zdaję z tego sprawę. Ja również to wiem i również wystawiana jestem na co dzień, kochani, na to ryzyko, chociażby siadając tu i mówiąc o tym wszystkim, bo wielu osobom się to naprawdę nie podoba. Ale jako wojownicy, kochani, światła, musimy walczyć o to, aby był pokój prowadzony tutaj. Tak? Będzie wiele rozpraszaczy, będzie wiele rzeczy, które będą próbowały zakłócić nam uzdrawianie siebie, ale to od nas zależy, aby faktycznie powrócić do źródła, aby znaleźć to miejsce, w którym rozpuszczamy ten smutek, tą złość, te wszystkie trudne emocje, tak? Złość, dokładnie, tą złość. Kiedy rozpuszczamy to, 56, 56, ktoś może być 56, 65 lat, 65 rocznik lub 56 rocznik, ktoś może być urodzony 6 albo 5 maja albo czerwca. Tutaj jest przywiązanie, jest silna duma, obsesja na punkcie czegoś z przeszłości, także bardzo możliwe, że ktoś nadal trzyma się kurczowo czegoś, co było. Ktoś tak jakby pozostaje w klatce, w niemocy, aby ruszyć z miejsca, bo nie może przerobić czegoś, co jest związane z dumą, tak? Tutaj czyjaś duma została urażona. Ktoś nie przyznaje się do tego, że olał pewne rzeczy, że nie zaopiekował się nimi tak, jak należy i ktoś tak jakby poi się iluzjami. Najgorsze jest to, że ta osoba tymi iluzjami nie poi tylko siebie, ale poi wiele innych osób wokół. Wszelkie iluzje są rozpowszechniane na Wasz temat, kim Wy nie jesteście i jak to Wy nie nabroiliście i jaka to nie Wasza wina i jakim to Wy nie jesteście problemem i jak to nie trzeba by było rozwiązać tego problemu i co można by zrobić. Bardzo możliwe, że ta osoba nawet knuje tutaj pewien plan, aby coś zrobić, jak w jakiś sposób Ci przeszkodzić albo... Ktoś nie może zaakceptować tego, że jesteście niezależni, że się być może nie przejmujecie lub nie reagujecie na coś. Ktoś chce wymusić reakcję Waszą, ale to się dzieje poprzez traumę, to się dzieje poprzez silne ego. Niezależnie od tego, w jaki sposób, ktoś chce po prostu reakcji Waszej. Ego, tak? To jest, kochani, ego. Ktoś chce reakcji, niezależnie jakiej. Czy w końcu Ci zależy, czy zauważasz, co ja robię? Czy prowokuje Ciebie, czy to poprzez zdradę, czy przez cokolwiek innego. Być może ktoś się zachował w taki sposób, że zaczęliście tą osobę po prostu olewać, przestaliście się przejmować tą osobą, więc ta osoba już nie wiedziała po prostu, co ma ze sobą robić. Ta osoba zaczęła zdradzać, albo być może ta osoba Was zdradza, czy oszukuje, abyście poczuli się niepewnie. Być może ta osoba pokazuje się z wieloma osobami, albo z którymi na przykład Ty się znałaś, czy znałeś. Być może ta osoba próbuje, nie wiem, nakłamać do ludzi, ale... Wy już tym nie żyjecie, tak jakby ktoś próbuje żyć Waszą przeszłością. Ta osoba żyje Waszą przeszłością, kiedy Wy pracujecie nad swoją przyszłością. Ktoś się cofa, kiedy Wy idziecie do przodu. Ze wstydu ta osoba chce zmienić wizję na Wasz temat w oczach innych ludzi, ale ta osoba może połączyć się tylko z ludźmi porażki, ludźmi, którzy sami doznali porażki i nie osiągają nic w życiu. I tylko tacy ludzie będą przyklaskiwać tej osobie, którzy sami doznają porażki w życiu i nie mają własnych wizji, nie mają własnych celów, nie mają własnych marzeń, którzy się kierują tylko i wyłącznie wizją i planami innych ludzi, bo nie mają żadnego planu na siebie. Także ta osoba być może właśnie wstydzi się dlatego, że być może widzi, że sama nic nie jest w stanie wykreować ani stworzyć. Żyje w Waszym cieniu i to jest straszny wstyd dla tej osoby, tak? Ta osoba jest bardzo przywiązana być może do Waszej energii albo do tego, co ludzie powiedzą lub co ludzie pomyślą na ten temat lub na mój temat, tak? Tak jakby ktoś bardziej się przejmuje tym, co ludzie myślą na Twój temat niż Ty. Tak jakby Tobie pewne rzeczy, że tak powiem, widzę, totalnie nie zależy Ci na tym, a ta osoba jest po prostu w pełni tym zaangażowana, pochłonięta. Dlatego, że ta osoba żałuje, bo straciła Cię i tylko tyle może jeszcze mieć, tak? Tyle tego, co może usłyszeć, tyle tego, co może porozmawiać na Twój temat, poruszyć pewien temat.
Ta osoba wstydzi się być może o pewnych rzeczach, które być może ci powiedziała. Ta osoba w tej chwili być może się nawet nie chce do tego przyznać. Ta osoba być może udaje, że cię nie zna, ale tak naprawdę ta osoba próbuje założyć twoją maskę. Próbuje używać ciebie jako swoją maskę. Ta osoba nie jest sobą, tylko próbuje być tobą. A w oczach innych próbuje z ciebie zrobić kogoś, kto jest z kim nie wiem, coś jest nie tak. Ta osoba boi się być sobą. Ta osoba wie, że nie jest szczera. Unika prawdy, unika konfrontacji z jakimś wewnętrznym bólem, z jakąś traumą. Ta osoba pozostaje w izolacji, w klatce własnych kłamstw. Jest to bardzo bolesna energia, kochani. Nikomu nie życzę w takiej energii się znaleźć. Ta osoba naprawdę cierpi. Ta osoba naprawdę cierpi. Nie potrafi sobie z tym poradzić, dlatego że nie szuka rozwiązania w sobie, tylko szuka winy w innych. I to jest główny powód, dlaczego ta osoba tak cierpi. I nic nie jest w stanie tej osoby niczego nauczyć, dopóki ta osoba nie przebudzi się na siebie. Dopóki ta osoba ma wokół siebie grono ludzi, którzy będą karmić ego tej osoby, tak? Ta osoba nie pokłoni się nad sobą. Dlatego tak ważne, żeby ta osoba przeżyła jakąś żałobę, jakiś smutek, jakąś traumę, jakiś żal, aby móc to poczuć, aby się pokłonić w końcu nad sobą. Ale ta osoba ucieka. Ucieka od pewnej odpowiedzialności, ucieka od przerobienia czegoś. To ego jest, bolesne. Ten wstyd, po prostu kogoś to rozrywa. To jest obsesja, ktoś nie może sobie z tym poradzić. Duma zżera tą osobę od wewnątrz. Ta osoba nie może dopuścić do tego, aby ktoś zobaczył, aby ktoś się dowiedział, jaka jest prawda. Ktoś próbuje, ktoś kłamie, ktoś chce, aby ludzie żyli iluzjami, aby nikt się nie dowiedział, kim ta osoba w rzeczywistości jest, dlatego że byłoby to dla tej osoby zbyt bolesne. Prawdopodobnie jest to jakaś osoba albo publiczna, albo tą osobę zna wiele ludzi, albo ta osoba przed wieloma ludźmi próbuje zrobić z siebie taką... widzę taką ofietkę, taką obieczkę bezbronną, takie oczki słodziutkie, a ja spójrzcie na mnie. I rozpina kombinezon tam, taki wilk z takimi zębolami wielkimi i pazurami. Osoba, która nie jest sobą, osoba, która udaje. Normalnie takie kreskówki, widzę taką kreskówkę. Jak w takie ciałko malutkiej owieczki mieści się taki wielki wilczur, taki ogromny wilk jakiś, który czeka tylko, aby połknąć kogoś. Sobie pieprzem stoi. Także ktoś ma tutaj ukryte intencje, ktoś się próbuje wtopić w tłum, udając kogoś, kim nie jest. Być może ktoś na przestrzeni waszej rodziny albo konekcje z przeszłości. Coś tu się zakończyło podczas jakiegoś zaćmienia, kochani. Każde zaćmienie, każde kolejne zaćmienie jest dla was tak jakby kolejnym katalizatorem do pewnych zmian. Niektórzy z was uruchomili jakiś czas temu jakąś energię podczas zaćmienia i każde kolejne zaćmienie jest tak jakby ugruntowaniem pewnej energii. Daje wam klarowność, zrozumienie. Dla niektórych z was może to mówić o tym, że dzięki temu macie coraz to silniejsze połączenie z waszą mocą. Porzucacie jakieś iluzje. Być może wcześniej w przeszłości robiliście coś albo uczyliście się czegoś i w tej chwili tak jakby rozwijacie tą wiedzę bardziej. Iluzje. Jest to coś, co jest związane z iluzjami. Jakbyście rozbrajali pewne rzeczy, poszukujecie odpowiedzi wewnątrz. Nie potrzebujecie być może nawet już jakichś namacalnych narzędzi do tego, aby widzieć pewne rzeczy. Często też tak mam, wyciągam obrazki, one są pięknym potwierdzeniem, ale tak, tu mogą być też właśnie jakieś wizje, rzeczy, które widzicie, które otrzymujecie, czy to poprzez sny, czy to poprzez jakieś myśli, czy to poprzez jakąś muzykę, czy to poprzez chociażby, nie wiem, kochani, internet, telefon, telewizor, radio, wiadomości, które do was przychodzą. Jest tego ogrom. Numery powtarzające się, liczby, godziny, rejestracje samochodowe, numery telefonów, nie wiem, kochani, tak jakby było wszędzie wokół was pełno takiej energii, która daje wam potwierdzenie, że jesteście prowadzeni. Coś, co ma rozwiać jakieś iluzje w waszym życiu. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie, kochani, przejdźmy jeszcze szybciutko do waszego pytanka. Zastanówcie się, co jeszcze chcielibyście wiedzieć, co nie zostało poruszone. Nadajcie konkretną intencję. Zróbmy sobie miejsce. To była trudna energia, także sprzątnijmy ją sobie stąd, żeby to nam się gdzieś tutaj nie zawieruszyło w nasze odpowiedzi. Także zobaczmy, kochani, co w odpowiedzi dla was. Pamiętajcie o nawadnianiu. I poprosimy o trzy karty. W odpowiedzi na wasze pytanie.
Także w pierwszej kolejności mamy pokojowe rozwiązanie. Następnie mamy nie. I znowu zobaczyłam 5, 5, 5. Czekajcie, kochani, musimy to zobaczyć, zanim przejdę dalej. 5, 5, 5. To będą jakieś zmiany. To jest coś, co jest związane ze zmianami. Istotna zmiana. Zmieni swoje nastawienie. Zmiana może być postrzegana jako coś negatywnego. Ale przy odpowiednim nastawieniu i dostosowaniu do Twoich celów jest to w rzeczywistości sposób aniołów na adaptację Twojego życia do Twoich pragnień. Życie będzie wyglądało inaczej, gdy dostaniesz to, czego chcesz. Może to być związane z finansami? Co jeszcze? Posłuchaj swojej intuicji. Jeśli pytaliście o czas, to tutaj mamy w przeciągu kilku tygodni. Dobrze, zobaczymy sobie, kochani, trochę dalej. Co nam to jeszcze chce powiedzieć? Pokojowe rozwiązanie. Także ekspresja artystyczna. Być może jesteście w stanie wyrazić coś poprzez ekspresję artystyczną. Tak. Być może to jest potwierdzenie. Być może jesteście w stanie wyrazić coś poprzez ekspresję artystyczną. Wykorzystaj swoją magię, swoje umiejętności do tego, aby wprowadzić jakieś pokojowe rozwiązanie w jakąś sytuację. Postaraj się spojrzeć oczyma innych, aby zrozumieć coś. Nie. O czym nam mówi nie? Córka. Także odpowiedź na Twoje pytanie związana jest z Twoją córką. Co jeszcze? Odnośnie córki w takim razie. Asertywność. Broń swoich przekonań. I mów tak, jedynie wtedy, gdy naprawdę tego chcesz. Także być może trzeba odmówić córce, powiedzieć nie w jakiejś sytuacji. Być może czyjaś córka czegoś chce albo coś i trzeba w tej sytuacji powiedzieć nie. Siła kwiatów. Otacza się kwiatami i olejkami kwiatowymi, żeby zwiększyć swoją uzdrowicielską moc. Dla niektórych powrót do natury jest wymagany, aby zadbać o siebie. Dobrze, zobaczmy sobie w takim razie. Posłuchaj swojej intuicji. Początek i koniec, Kali. Żeby nadeszło nowe, stare musi odejść. Także akceptacja. Trzeba być może coś pozostawić. I tu mam ponownie tą, kochani, to teraz być może 2 października, tak? To też jest ważna data, tutaj też się dzieją piękne rzeczy, zamykamy, otwieramy się na nowe rzeczy. Kierowanie dziećmi, masz talent w opiekowaniu się dziećmi, udzielaniu pomocy i leczeniu. Użyj swoich zdolności, żeby im pomóc. Oraz sztuki piękne, także być może jest to związane z wyrażaniem się, ze sztukami pięknymi. Wyrażaj siebie poprzez twórcze zajęcia. Dobrze, zobaczmy to sobie, kochani. To może być ważne. Także zobaczmy sobie w pierwszej kolejności Damara. Ktoś może mieć 46 lub 47 lat, 64 lub 74 lub 74 lub 64 rocznik, 46, 47 rocznik. Także można być jednocześnie łagodnym i wymagającym opiekunem. Anielska baczna troska nad utrzymaniem harmonii w obrębie rodziny wynika z pragnienia, by jak najdłużej zachowywać u dzieci poczucie szacunku i ich wiarę w cuda. W jaki inny sposób mogłyby być w stanie widzieć wróżki i rozmawiać z nimi? Jak inaczej moglibyśmy utrzymywać ich zdolność do kojącego śmiechu? Przyłącz się do tych działań, a wkrótce zobaczysz, jak Twoja wyobraźnia zacznie się rozwijać pod wpływem tych młodych istot. Twój entuzjazm i młodzieńczy duch wywołuje u nich szacunek i zainteresowanie. Także anioły zaprowadzą Cię do młodych ludzi, którzy chętnie skorzystają z Twojej pomocy. Spędzaj więcej czasu ze swoim dzieckiem albo szczerze z nim porozmawiaj. Wybierz pracę zawodową, która wymaga kontaktu z dziećmi. Pracuj społecznie z młodymi ludźmi. Musisz zdawać sobie sprawę z tego, że wkrótce w Twoim życiu pojawią się dzieci. Być może zostaniesz rodzicem, zajmij się swoim własnym dzieckiem poprzez wspólną zabawę i śmiech. Może tu też mówić właśnie o tym, aby się zająć swoim wewnętrznym dzieckiem poprzez wyrażanie się artystyczne. Trzeba zakończyć z przeszłości jakieś blokady, które są właśnie związane z wyrażaniem się albo z byciem sobą. W przeciągu kilku tygodni, co w związku z tym, co tutaj w przeciągu kilku tygodni dla Was się wydarzy? Marzenie. Lepiej usłyszysz anielskie przesłania, jeśli będziesz regularnie marzyć. Także odpręż się,
Otwórz swój umysł i pozwól myślom swobodnie płynąć. Obserwuj swoje uczucia i wizje oraz pomysły, tak jakbyś oglądał film. Oto źródło kreatywności. Także oddajcie się marzeniom, oddajcie się intencjom. Nie ma się czym martwić. Jesteś bezpieczna, wszystko się znajduje pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnego porządku. Dzięki myślom i uczuciom pełnym miłości sytuacja ta zostanie rozwiązana w najlepszy możliwy sposób, bez wysiłku. Oraz idź naprzód. Twoje modlitwy zostały wysłuchane, a pozytywne oczekiwania spełnione. Anioły zajmują się tą sytuacją razem z Tobą od samego początku, nieustannie strzegąc Ciebie i wszystkie zaangażowane w nią osoby. Krocz dalej swoją ścieżką, bo zaprowadzi Cię ona naprawdę daleko. I pozwól przeszłości odejść. Jarzmo przeszłości znużyło Cię. Nadszedł czas, by zdjąć je ze swoich ramion. Zatrzymaj tylko miłość i to, czego się nauczyłeś, a całą resztę przeszłości zostaw za sobą. Nie chcesz jej, ani nie potrzebujesz. A ona już minęła. Także pozwól przeszłości odejść, przestań się angażować w to, co było i pozwól sobie otworzyć się na to, co do Ciebie ma przyjść. Dlatego koniec i nowy początek. I co jeszcze w tej sytuacji? Siła daje bezpieczeństwa. Ty wiesz, jak być silnym oraz kochającym, co przynosi korzyści Tobie i innym. Co jeszcze? Oraz pewien etap w Twoim życiu dobiega końca. Dokładnie tak. Potwierdzenie, kochani. Poproś swoje anioły o pocieszenie i przewodnictwo. W kolejnym etapie czeka Cię szczęście. Archanioł Michał Cię prowadzi, jest z Tobą, dodaje Ci odwagi, żeby zmienił swoje życie i osiągnął cel. I zobaczmy jeszcze właśnie modlitwę od Archanioła Michała. Także bierz pod uwagę swoje sny. Dobrze, to też sobie, kochani, jeszcze przeczytamy. I Twoje dzieci są strzeżone przez anioły. Także bierz pod uwagę swoje sny. Tutaj trzeba będzie być może coś ponotować, kochani, pewne rzeczy. Zobaczmy. Wybaczcie za te hałasy w tle. Mam nadzieję, że nie zagłusza zbyt mocno, ale sąsiedzi coś tam robią. Także Archanioł Michał pracuje z Tobą. Zajmuje się z Tobą oraz Tobą w czasie Twojego snu, aby pomóc Ci w uwalnianiu się od dawnych lęków i wspiąć się na wyżyny radości i pokoju. On naucza i prowadzi Cię, kiedy śpisz, podsuwając odpowiedzi na Twoje modlitwy i budując fundament życiowych celów. Jednocześnie możesz nie pamiętać tych snów, jednak wiedza ta znajduje się w Twojej podświadomości i pomaga Ci na wiele sposobów. Możesz zachować i odczytywać wiele wskazówek od Archanioła Michała, prowadząc dzienniczek snów. Każdy rodzaj notatnika będzie odpowiedni, także przechowuj go przy łóżku i dokładnie zapisuj wszystko, co Ci się uda przypomnieć ze swoich snów z poprzedniej nocy. Szybko naucz się rozpoznawać wzory w tematyce snów oraz ich symbolikę, co po przebudzeniu da Ci więcej wskazówek. Także powracające sny przemawiają do Ciebie. Bądź wrażliwy i czujny. Respektuj i reaguj potrzeby serca i skorzystaj z pomocy specjalisty marzeń sennych lub sennika. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo snu. Zasypiaj w spokojnym pomieszczeniu, zaciemnionym pomieszczeniu, wyciszonym pomieszczeniu, trzeźwo i usuń środki chemiczne, które mogą zachłócić fazę REM. Także ważne, żeby przed snem też nie spożywać jakichś tam używek niezdrowych rzeczy, które mogłyby zaburzyć Wasz sen. I tutaj jest modlitwa dla Was, kochani. Możecie sobie zrobić zrzut ekranu. Więc dziękuję Ci za otulenie w łóżku i pomoc w czerpaniu radości ze wspaniałego, relaksującego nocnego snu. Archaniele Michale, zaprosiłem Cię do moich snów jako nauczyciela, przewodnika i uzdrowiciela. Proszę, pozwól mi zrozumieć i opisz tutaj konkretną sytuację duchowo i udziel mi porady. Także możecie poprosić tutaj o wyjaśnienie, tak jak wcześniej wspominałam, zadając pytanie, powracając do Boga, pytając, czy to jest Wasze, otrzymacie odpowiedzi. Możecie je dostać właśnie poprzez sen, tak? Dlatego tak ważne, aby pamiętać sny. Twoje dzieci są strzeżone przez anioły. Także zobaczmy sobie, kochani, jeszcze to i będziemy kończyć, bo tutaj ten hałas w tle. Twoje dzieci. Także ktoś może być urodzony w 78 roku, 87. Archanioł Michał chce, abyś wiedział, że przykłada szczególną uwagę do Twoich dzieci. Kieruje nimi, aby były ciągle bezpieczne i rozwijały dary oraz odkrywały i podążały za swoim boskim celem życiowym. Archanioł Michał również zapewnia, że ich pary są godne zaufania
i że mają na nie dobry wpływ. Twoim celem życiowym są dzieci. Masz zapewnioną zdrową ciążę i narodziny, jeśli oczekujesz dziecka. Adopcja będzie pomyślna, jeżeli o to się martwisz. Spędź czas z dziećmi indygo i dziećmi kryształu. To wzniesie Twoje wibracje. Dbaj o swoje wewnętrzne dziecko poprzez zabawę. Dziecko w niebie jest szczęśliwe i przysyła Ci miłość. Twoje dzieci są w porządku, także powierz Bogu i aniołom zmartwienia dotyczące Twoich dzieci. I tutaj modlitwa, kochani, dla Was jeszcze. Drodzy anielscy strażnicy moich dzieci, tych narodzonych i nienarodzonych, dziękuję Wam za to, że macie je w opiece i zapewniacie im szczęście i bezpieczeństwo. Proszę, kieruj mną, abym był dobrym rodzicem i wzorem do naśladowania zarówno dla dzieci moich, jak i innych ludzi. Pamiętaj, że to Bóg ma władzę, także powierz to w ręce Boga i zaufaj, że On się tym zajmie najlepiej, jak to jest możliwe. I co odnośnie miłości do siebie? Coś tutaj dla Was będzie jeszcze? Jedną kartę tu poprosimy jakąś. Dwie, okej. Okay. Także celebruj siebie każdego dnia, postaraj się doceniać miejsce, w którym jesteś, to, co masz i czym możesz się cieszyć. I postaraj się, aby Twoje intencje były zgodne z Twoimi akcjami, tak? Czyli to, co myślisz, to, co mówisz. Sprawdźmy sobie jeszcze, kochani, 17, bo zobaczyłam 17-17, także ktoś może być urodzony 17 dnia miesiąca. Sięgaj wyżej. Twoi aniołowie zachęcają Cię do mówienia Wszechświatowi głośno o swoich pragnieniach i marzeniach. Bądź kreatywny w dążeniu do tego, czego naprawdę chcesz i zobacz, jak to się dzieje ze szczegółami. Wizualizuj doświadczenie, w którym otrzymujesz coś, czego zawsze chciałeś. I czuj się za to wdzięczny, tak jakby to się w rzeczywistości wydarzyło. Także wyobraź sobie ten moment, jakby to już się wydarzyło, jakbyś otrzymał lub otrzymała to, o czym całe życie pragnąłeś czy pragnęłaś. Małe ulepszenia, także podnieś wibracje. Twoi aniołowie proszą Cię, aby skupił się na tym, jak możesz ulepszyć wszystko, z czym wchodzisz w interakcję. Czy chodzi o śmieci, które podnosisz na spacerze, współpracownika, którego komplementuje, czy problem, który jesteś w stanie rozwiązać dla kogoś. Znajdź sposób, aby świat stał się troszeczkę lepszy dzięki Tobie. Dobrze, kochani. Także myślę, że to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za dziś. Mam nadzieję, że te wiadomości z Wami rezonowały. Jeśli tak, to bardzo Was proszę o pozostawienie, kochani, komentarza, lajka, subskrypcji. Podzielcie się z innymi, jeżeli cokolwiek uważacie, że jest tutaj pomocnego. Dziękuję Wam serdecznie jeszcze raz. Do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was, buziaczki. Pa!